No siema, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. A może i nie. No to co? To lecimy z tematem. Mam nadzieję, że nie będzie dramatu. Ja nawet nie znam specjalnie tej gry w ogóle. Wiem, że jest dobra. Tyle wiem. Dobrze, zacznijmy swoją historię. No, tu jeszcze trzeba setupować. No dobrze, tak jest ok. Dobra. Mam muwa, wiesz, świerk, ale nie będę nim grał, bo będzie mi niewygodnie strasznie. A tak sobie siedzę wygodnie i wiesz. No to nowa gra. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Wiecie, ja niespecjalnie jestem też fanem japońszczyzny w ogóle. Lubię japońskie dobre RPG i takie niektóre klimaty. Na przykład bardzo mi się podobała gra Mini Ninjas. Ona może nie jest specjalnie japońska, ale klimatem i stylistyką bardzo mi pasowała. I mam nadzieję, że tutaj będę się tak samo dobrze bawił jak Mini Ninjas. Niby gra dla dzieci na Mini Ninjas, ale naprawdę bawiłem się świetnie. No i takie będzie klepanie typowe jak w japońskich RPG-ach. No Mini Ninjas to jest w ogóle fenomenalna gra dla mnie. Ja uwielbiam tą grę. Przeszedłem ją chyba z 5 czy 6 razy. Jest świetna. Bardzo niedoceniona, dokładnie. Wiecie co, ja nie mam odniesienia jak to wyglądało, jak Okami wyglądało wcześniej. Więc no wygląda fajnie, wygląda zupełnie inaczej. To nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do tych standardów, które teraz jakby panują, ale to wszystko jest ostre, ładne, wyraźne, więc... No właśnie o tej Azurze słyszałem dużo dobrego, więc... No ja na pewno jeszcze bardzo mocno czekam, aż mi się z miejsce jakby w kalendarzu zrobi dla Ni no Kuni. To też jest rzecz, która mnie strasznie bardzo mocno kręci i to jest gra, której na pewno nie odpuszczę. I będę chciał się na pewno z nią zmierzyć. No dobra, tutaj nie będziemy się specjalnie w to zagłębiać. Ja sobie jakby tą grę przejdę i tak pewnie na spokojnie. Chciałbym zobaczyć jak sam gameplay, jak to w ogóle stoi, jak to w ogóle siedzi. No tak, Ni no Kuni to podstawa, to już mówiłem właśnie. Ni no Kuni to jest gra, którą będę chciał na 100% wciągnąć. Tylko mówię, no teraz zeszły tydzień męczyłem strasznie Bioshocka, który jest no fenomenalnym. No myślę, że w następnym podcaście w poniedziałek usłyszycie dużo ode mnie, znaczy bez jakichś tam zdradzania różnych rzeczy. Ale będę chciał się dużo o tej grze powiedzieć i nawet robię materiał o niej wideo, więc myślę, że też pod koniec tego tygodnia się ukaże. A w podcaście trochę powiem o tej grze, bo gra jest fenomenalna. Historia i fabuła, która jest tam, znaczy historia, która jest opowiedziana w tej grze, to jest coś niesamowitego. No kurczę, zanim tutaj dojdziemy do jakiegoś biegania, to trochę trzeba poczytać. No jak to w japońskich grach. No ale to przyjemnie wygląda. Fajnie to będzie miało klimat. Coś czuję, że to będzie naprawdę przyjemna gra. Oj tak, zakończenie to jest w ogóle... Kurczę... Ja powiem ci tak, że jak... skończyła się gra, poleciały napisy, to dawno nie miałem tak, żeby patrzeć na te napisy i nie wiedzieć, co mam z tym zrobić. Po prostu to... No oczywiście, nie będzie żadnych spoilerów, spokojnie. Tutaj się niczego nie dowiesz. Ale faktycznie końcówka po prostu rozsadza człowieka. Dobra, świerk, nie pisz za dużo, bo wiesz, jak ktoś nie grał, to faktycznie szkoda mu zepsuć zabawę.
Nie wiem, czy w ogóle wiecie, dzisiaj właśnie w PlayStation Plus jest Okami. Jest też The Cave w ogóle, super niespodzianka, świeża gra, w sumie świeży tytuł, który się ukazał całkiem niedawno, bo chyba z 2 miesiące temu. A dzisiaj dla plusiaków został dany. Także to też jest niespodzianka. No i dali Lord of the Rings, także którąś tam 85. część. Nawet tego nie pobrałem, ale Okami to było coś, na co już czy ostrzyłem sobie zęby od dłuższego czasu. No kurde, żebym wiedział, że to będzie tak długo, to bym to przeklikał przed streamowaniem. No ale mogłem się tego w sumie spodziewać, no. Jak zaczynałem grać w Rainbow Moona, to jest też taki bardzo fajny japoński RPG, który jest na PlayStation Network. To też tam było takie, ten początek, to wejście w ogóle w ten świat, to tak samo jak w Ni no Kuni. Zanim się dobrze gra zacznie, to spędzamy w niej 1,5 czy 2 godziny, więc to jest taki defaultowy styl dla japońszczyzny. I tu też mamy pewnie całą historię, która oczywiście na 100% ma sens i jest całkiem sensowna i pewnie to się wszystko trzyma kupy, jest to spójne. Ale nie będziemy sobie tym na razie głowy zawracać. Ja bym chciał pograć. Tak, tak. Znaczy ja akurat Ni no Kuni grałem chyba na PC też, znaczy w Mini Ninjas grałem też na PC. Ale niedużo i chyba w wersję też anglojęzyczną. I potem kupiłem na PS3. Moje dzieciaki też strasznie zachorowały na tą grę, więc stwierdziłem, że kupię i pogram dla nich, no bo one to tak po prostu, tata zagraj coś, popatrzymy, no to tak zawsze jest, ale strasznie mi się podobała ta gra. I fenomenalny tytuł, naprawdę. Chętnie, gdyby się pojawiła druga część, na 100% bym zakupił, także to by był pewnik, pewny zakup. No ale niestety. Nic takiego się nie zadziało w przypadku Mini Ninjas. No, może coś, może teraz już? Ło, no to grubo, z figurką, kurczę. Hiro to był ten grubas chyba, tak? Nie, czy nie, Futo to był grubas, Hiro to był ten... Już nie pamiętam tych nazw, tych postaci. Był Futo, Hiro, była dziewczynka jakaś. Już nie pamiętam teraz, zapomniałem. Ale fajna gra, naprawdę fajna. Jeżeli ktoś nie grał, to niech sobie spokojnie nadrobi tą zaległość, bo Mini Ninjas jest świetnym tytułem. I całkiem długim. Trzeba trochę tam nazwiedzać się i połazić. Naprawdę fajnie. Matko Boska. Zanim dojdziemy do gameplayu, to ja będę musiał kończyć streama. Oj tak. Mini Ninjas jest naprawdę świetną, świetną grą. Świetnie zrobioną, z różnymi ciekawymi lokalizacjami. I w ogóle mechanika jest świetna w tej grze, to chowanie się w trawie, pływanie w tych japońskich kapeluszach po rzekach, no świetnie, wszystko jest tak naprawdę ładnie przemyślane, to tam nie ma praktycznie żadnego przypadku, człowiek się nie nudzi w tej grze, absolutnie. Ja Mini Ninjas mam na półce i jestem dumny z tego, że mam tą grę, bo wielu ludzi, którzy do mnie przychodzą i patrzą, ty co ty tutaj masz? A mam kilka takich gier, które naprawdę są niedocenione i to są naprawdę fajne tytuły. Mam dużo takich rzeczy, które w Polsce się... może w Polsce to już w Polsce, ale w Europie nawet się nie sprzedają. Mam kilka rzeczy sprowadzonych ze Stanów i... które tam robią naprawdę zawrotną karierę i się sprzedają rewelacyjnie. A w Polsce no jakoś nie robią kariery. Ale no co zrobić? Taki rynek.
No i chyba koniec ludziska. Nie, jeszcze nie. O, nie, już jest animacja, czy jesteśmy blisko. Tak, ja Hubos polecam ci. Jeżeli masz naprawdę, on ta gra pewnie już teraz grosze kosztuje, więc jeżeli masz wolne jakieś fundusze, to sprawdź sobie Mini Ninjas, bo będziesz się bawił świetnie. To jest świetny tytuł z takim naprawdę przyjemnym gameplayem. No i powiem wam, że to wygląda ładnie. Tak jak przyglądam się temu z całkiem z bliska, tak dosyć. No mówię, nie mam odbicia jakby do... No znowu sobie potapujemy krzyżyk. Możliwe, że będzie wyglądać, ale bo to jest, z tego co pamiętam, to jest PEGI 3, więc... to będzie... To jest no gra jakby dla dzieci, no. To nawet nie jest PEGI 7, tylko PEGI 3. Ale... No chyba tak, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że PEGI 3 tam widziałem na pudełku. Chociaż mogę się mylić, może być PEGI 7. Nie jestem już teraz na 100%, już mam mętlik teraz. No, coś tu się dzieje. No, tu jeszcze trochę poczekamy i poczytamy. Muszę się potem jakby zagłębić w tą fabułę i w tą historię. O co tutaj chodzi w ogóle w tym Okami, bo wiem, że Wilczyca i te sprawy, ale specjalnie jakby nie znam historii i fabuły i tego, jak to ma się, jak z czym to się je w ogóle. Nie, wygląda to fajnie, wygląda to ładnie, taka kreskówka, całkiem przyjemna kreskówka. Mam nadzieję, że stream też was wygląda całkiem przyzwoicie. Jak streamowałem Bioshocka w zeszłym tygodniu, to ludzie mówili, że było całkiem ok, więc mam nadzieję, że z tą grą im będzie podobnie. Dobra, chyba jesteśmy już tak blisko, że w końcu zaczniecie wygrać. Mam nadzieję... O, tu jest nasza Wilczyca. Co ja nie wiem, ja możliwe, że na iPady też jest i można by to zobaczyć, ale z padem jest jakoś tak ciekawiej, wygodniej mi jest. No powiem wam, pewnie to co widzicie, to jest ta grafika taka dosyć wyjątkowa, taka specyficzna, ale myślę, że to jest też jakby urok tej gry. I ten alfabet Morsa charakterystyczny. No ale... Dobra, przeklepujemy. Kurczę, przeklepujemy już dobre 15 minut, może 10, nie wiem. Ale wydaje mi się, że jesteśmy już blisko. No, jak jest na iPada, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma iPada, to myślę, że... Jestem ciekawy, jak w ogóle ze sterowaniem, bo to sterowanie jest... no takie bardzo podpada, więc nie wiem jak to jest tam rozwiązanie, by trzeba było przyjrzeć się temu. Bo padem się gra w tą grę bardzo przyjemnie. Aha, no jeżeli mówisz, że to nie to samo, to jestem skłonny w to uwierzyć, bo jednak sterowanie na ekranach dotykowych z reguły odbiega dość mocno i gra zdecydowanie jakby różni się później. Amaterasu. Dobrze. No jakaś zatyma na niebie, pewnie są jakieś złe moce. Taka trochę myślę, że będzie standardowa jakaś procedura. Trzeba znaleźć jakiegoś złego człowieka, który jest za to odpowiedzialny.
i unicestwić zło. Gdyby ona ma gołą dupę, normalny szok. Nie wiem, czy widzieliście to, co ja, ale ona miała normalnie pośladki na wierzchu, kurczę. Jednak Japończycy to są Japończycy. Ha, 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 super, ha, ha, ha. Dobra, grajmy coś może już. Jakiś trujący grzybek? Kłaczek, dokładnie. No, sporo czytania myślę, że będzie w całej grze również. Jestem ciekawy, na ile ta gra mi starczy w ogóle, czy ona jest długa, czy ona jest taka typowa japońska, bo objętościowo to ona jest spora, bo ona ma prawie, no ma na pewno ponad 6 giga, więc ona dosyć dużo ma, więc to jest dosyć duży tytuł. Isun. No co? Smacznego? Nie, nie pasuje jednak. Kurczę, zmienił kolor. Are you crazy? Dobra. Ej, no nie spodziewałem się takiego wprowadzenia. No, 40-60 godzin? To sporo. To fajnie. No, przy Ni no Kuni podobno też trzeba poświęcić jakieś 70 do 100 godzin nawet. I w Rainbow Moonie, którego mam, też tam jest na setkę. Podobno gdzieś koło setki. No, nikt nie skarżył się, że nie działa. Wydaje mi się, że działa. No, nie wiem, spróbuję odświeżyć F5, albo odświeżyć w ogóle całą stronę. Albo odpalić jeszcze raz przeglądarkę z kanałem naszego streama i... Z tego, co ja widzę, to u mnie wszystko działa. Ej, no ludzie, gdybym ja to chciał jeszcze wszystko czytać, to musiałbym zacząć spokojnie... Jesteśmy. Dobra. Tutaj sobie biegamy. O, tutaj można... O, rany. Okej, okay, będziemy to trochę przewijać. Okej. Okay. Tutaj się nie mogę wydostać, okej, okay, czyli tutaj pewnie jest... Nie wiem, czy to jest portal? Portal. Dobra, wbijamy. Jakaś wiocha. Okej. Okay. Tu pewnie jakiś mały tutorial nas czeka. Standardowo, prawą gałką się rozglądamy. Nie, ale mam wrażenie, że... Poczekajcie, bo to powinno być... Hmm.
Źle pracuje mi kamera. O. Ale czekajcie, jeszcze oś Y też źle pracuje. O. Tak musimy zrobić. Nie wiem dlaczego akurat tak. O, teraz mam OK. Teraz jest dobrze. No dobra. No i od razu moje pierwsze wrażenie jest całkiem przyjemne. To jest wszystko tak fajnie rozmyte, ma takiego lekkiego blura. No wiesz co, to nie wiem dlaczego ci nie śmiga. Jeżeli tutaj potwierdzają ludzie, że wszystko gra, no to nie mam pomysłu. Jeżeli możesz, nie wiem, spróbuj inną przeglądarkę albo nie wiem, nie mam pomysłu. Aż tak biegły, jeżeli chodzi o Steamy, nie jestem. Wiem, że umie, jak patrzę na soft, który to wypluwa, wszystko jest ok, wszystko mam na zielono, więc tutaj jakby nic się złego u mnie nie dzieje. Dobra, nie wiem co tutaj miałem zrobić. No tu mamy jeszcze rozglądanie się, pod L1 jest rozglądanie. Ok, możemy sobie rozwalać. No to rozwalamy. Ok, zbieramy jakieś monetki. No liczę, że to będzie bardzo rozbudowana gra i będę na pewno się w nią dobrze bawił. Dla wszystkich, którzy graczami pucharków, to nawet tu jest platyna, wiecie, dowiedziałem się, sprawdziłem sobie wcześniej. I jest nawet platyna do zrobienia wokami, więc to jest pewnie też nie lada gratka. Z tego co widzę, rozdzielczość u siebie na telewizorze to jest standardowo, to będzie 720. Nie, sorry, to jest 1080. Stream jest 720. Bo niestety, żeby streamować w wyższej rozdzielczości, trzeba mieć status partnera na Twitchu. No my niestety nie mamy tego jeszcze. Może się za jakiś czas uda. No oczywiście, że nam się udało. To wtedy będziemy mogli streamować w rozdzielczości wyższej. Na razie jesteśmy ograniczeni do... Proszę. Zdobyliśmy już jakieś graty. Okej. No powiem wam, że mi się strasznie podoba. Już mi się podoba. Tak liczyłem, że to będzie troszeczkę podobne do Mini Ninjas i tak faktycznie jest. Podobny klimat się tutaj wyczuwa, także myślę, że Świerku będziesz się bawił dobrze. Myślę, że Świerku będziesz się dobrze bawił, bo to jest coś ala w klimacie. No ja wiem, 40 godzin to... No i no myślę, że no, trzeba będzie coś z tym zrobić, no. Na raty, ale się ogarnie, co nie jak tak, no. Jak my nie ogarniemy, to kto ogarnie, no? Ktoś musi. Dobra, tu jakieś będziemy teraz cuda robić, tak? Będziemy mogli wykorzystywać, rozumiem, ten pędzel. No dobra, grzejemy. Naprawdę fajnie, podoba mi się bardzo. Świetna animacja przede wszystkim tej wilczycy. Bardzo ładnie to wygląda. To jest naprawdę przyjemne do oka. Takie jest takie jakby przez kalkę. To jest taki jakby podwójny obraz. Jest jakby dwa obrazy z lekkim przesunięciem nałożone na siebie. To taki świetny efekt daje. Naprawdę przyjemne. Jakby trochę takie 3D bez okularów.
Czekajcie, coś tutaj mamy. River of Heavens. Dobra. Tu znowu garnki. No, pewnie tak będzie, że czytania będzie sporo. Okej. Okay. No i no, na przykład są takie sekwencje jak tutaj, że nie mogę przyspieszyć. Muszę to przeczytać taki, w takim tempie, w jakim to jest podawane, więc... O, tu już mogę. Kółkiem się przyspiesza, więc nie trzeba jakby czekać, aż to się całe załaduje. Ej, poczekajcie, bo ja tutaj pewnie muszę zrobić wzór. Okej. Okay. Dobra. I myślę, że tutaj jakby mówem. Tak. Spokojnie, zaraz to ogarniemy. Ej, no czemu mi się tak dzieje? Czekajcie jeszcze raz. Nie wiem, czy muszę pociągnąć po całości. O, oh, god damn it. Nie wygląda to dobrze. Dobra. No myślę, że tutaj... Nie no, nie odpuszczę tak łatwo. Ej no kurde. Trzeba mieć skilla jak fix. Nie wiem dlaczego ten pierwszy raz mi jakby... Okej. To za pomocą gałek to nie jest... Kurczę. To jest jakaś magia. Normalnie łódka balls i dopiero wtedy. Chyba sobie daruję to. Chociaż nie wiem, czy jestem w stanie teraz z tego wyjść. Chociaż zobaczymy, może porobię gwiazdki. O, chyba nice. Jakiś mega smog ala jakiś papirus, kurde. Myślę, że tu będą odjazdowe stwory, będziemy spotykać. Jestem ciekawy, jak będą wyglądały jakieś walki z bossami albo... To też pewnie będzie niezła zajawka. Jakieś pędzle, jakieś duchy, kurde. Jestem ciekawy, jak to jest pod mowa rozwiązane. Czy trzeba mieć... Czy można grać tylko i wyłącznie mowem, czy można też jakby posługiwać się... Trzeba się posługiwać padem i mowem dodatkowo w takich aspektach, czy... W trakcie kompletnej rozrywki jest... No pewnie. Myślę, że takich jakby różnych feature'ów nas w tej grze czeka. Jakieś właśnie malowanie obrazków, tona czytania. Ale to jest charakterystyczne dla takich rzeczy, więc... No i jakieś pierwsze trofeum jest. Jest okej.
Tu jakiś kolejny challenge pewnie nas czeka. Tu znowu jakaś przepaść. I jakieś malowanie. Dobra, zróbmy tutaj co. Dobra, jakaś naprawa mostu nas czeka. No, mogę sobie poszczekać. Nie wiem, czy mam coś takiego zrobić, czy nie. Bo! Tak jest. Nie jest ze mną tak źle jeszcze. Rzeka z gwiezdnego pyłu, no po prostu na to bym nie wpadł. Dobra, jeszcze kubły. Dobra. Na spokojnie, może sobie pozbieramy. Co my tu mamy? No będzie zbieractwa pewnie, sporo. A, czyli znajdujemy sobie jakieś rzeczy. Jeszcze jak tak wrócę do Mini Ninja, tam też był świetnie rozwiązany w ogóle i plecak. I te zdolności, te czary, to była dość rozbudowana gra, kurczę, jak tak sobie przypomnę. Było tych różnych mikstur, tych fiolek, kurczę, tam było, z tego towaru było od groma, znajdowało się naprawdę dużo rzeczy. No, na takim Wii U myślę, że mogłoby to wyglądać też całkiem przyjemnie. Dobra. Tu nic więcej nie ma. No, mogę sobie nawet szczekać. No jest też dobra. Szczekajcie tu jakiś. Dużo szprania. Tak jak mówiłem wcześniej, dużo jest takich aspektów. Ale właśnie nawiązań do Mini Ninjas, mimo że nie jest pewnie. Na pewno ta gra jest bardziej rozbudowana i nie, naprawdę wygląda to ślicznie, fajnie się w to gra. No, takie tabliczki, dużo takich właśnie ninjazowych właśnie, do Mini Ninjas jest takich nawiązań sporo. Pewnie Mini Ninjas się bardziej, można powiedzieć, wzorowało na tym. To nie jest tak, że nie wiem, która z tych gier była pierwsza. No ale zakładam, że jak PS2 i Okami, nie pamiętam z którego roku jest Okami. No załóżmy, że 6 już lat ma. No Mini Ninjas pewnie było później. Więc myślę, że Mini Ninjas jest zdecydowanie jakby było, wzorowało się na Okami, na tych elementach. Nie czekajcie, ja bym chciał sobie zajrzeć jeszcze w swój plecak. W inwentory swoje. Co my tu w ogóle, jak to, co to w ogóle jest? Tools. God damn it. Czyli to jest takie. Widać, że Mini Ninja czerpało z tego sporo. Scrolle różnych rzeczy do rozwijania. No to jest takie bardzo mocno podobne. Bardzo mocno siedzi w tym temacie. Tu mamy jakąś mapkę. Super. Super. Naprawdę bardzo fajnie.
takich rzeczy, no taką, no, takie rzeczy szukałem. Czyli no, bo jakbym kupił Okami wcześniej, to pewnie bym się dobrze bawił, nie przejechałbym się, tak jak czułem, miałem takie przeczucie. Mam takie przeczucie czasami do różnych gier, że nie muszę w nie grać, wystarczy, że je zobaczę gdzieś na jakimś materiale wideo, na jakimś gameplayu. I ja wiem, że to jest gra dla mnie. Dobra, tutaj nic nie mamy. No ja postreamuję sobie dzisiaj tak jeszcze spokojnie, z godzinę pogramy, do 22, taki mam plan. Ja myślę, że w środę będę chciał regularnie pograć w coś z wami. Pogadać sobie, myślę, że to się trochę rozkręci, bo mieliśmy taki plan, chcieliśmy z tym trochę wcześniej wyruszyć, z tym naszym streamowaniem. I będę grał w różne gry, myślę, że środowe wieczory możecie sobie wpisać na stałe w kalendarz. Myślę, że za jakiś czas, jak Paweł się trochę obrobi swoją pracą, bo jest teraz mocno zapracowany. Paweł ma ten sam sprzęt, a możemy nawet streamować. Albo będę streamował nasze potyczki jakieś multiplayerowe, bo robiliśmy przymiarki do jakichś takich gier multi, czy Mortal Kombat próbowaliśmy z chłopakami, więc myślę, że na streamie zobaczycie nas. Chodzia! To tak to nie wiadomo, nie będzie tak to działać. Nie, ja tutaj nie mogę zejść. Ej, ale to jest bez sensu, że te kubełki się odradzają, bo ja sobie pójdę kawałek dalej. A nie, już w nich nic nie ma. Ej, teraz co ja mam tu zrobić? Znowu jakieś rysowanie? Okej, tutaj chodzi o coś innego. Nice. No to myślę, że teraz będę miał w co grać przez kilka ładnych, nie wiem, może nawet i tygodni. Chyba, że pojawi się dodatek do... do Bioshocka, którego już skończyłem i teraz czekam jakby na to, jak to się rozwinie fabularnie dalej, bo gra została jakby nie do końca tak to wszystko zostało wyjaśnione, więc myślę, że oni pozostawiali dużo ciekawych takich furtek do... jeszcze? Dlaczego tak? Wydawało mi się, że trafiłem grubo, jak trzeba. Chyba, że za krótko trzymam to. No muszę poznać to tutaj, to jak to mają wyglądać to. Mówi, że dorysować tam gwiazdkę. No to zaraz spróbujemy, bo tutaj widzę, jest ich ile? 5? O, faktycznie. No i widzicie, jak to dobrze z wami pograć. Ja to taki jestem zielony na razie. Pewnie bym wpadł za jakieś 5, 6, 10 minut, ale... ale co 5, co 6 głów to nie jedna, nie? Także dzięki, wirtualne piwko stawiam za gwiazdkę.
Rozumiem, że to jakiś nasz artefakt, który zostaje nam w jakiś sposób, będziemy obdarowani nim, tym mieczem. Hadzia. Kolejna moc. Tachigami. Kurczę. No i pewnie kolejna, jakby dalsza część tutoriala. Będziemy teraz... No ja skończyłem Bioshocka dwa razy w ciągu 5 dni, ja w ogóle wycalakowałem go, także... Tak, ja takich kilka objaśnień sobie zobaczyłem, więc... Faktycznie po przejściu gry... Nice, przecięte. Po przejściu w gry warto sobie... zobaczyć kilka ciekawych filmów, bo są ciekawe przemyślenia, takie, na które moglibyśmy nie wpaść, albo mogłyby być w jakiś sposób dla nas niejasne. To kilku fajnych ludzi ma jakby ciekawe zdanie na to, w jaki sposób to zostało wszystko powiedziane w Bioshocku i trzyma się to czasami, jest to spójne. No do wielu rzeczy dojdziemy też sami podczas grania, to jest jakby... Jeżeli trochę poczytamy tych rzeczy tam i wsłuchamy się w komentarze, to kilka rzeczy będzie dla nas jasne, ale warto potem sobie na koniec przejrzeć takie filmiki, które będą jakby klarowne. Okej. Chodzi a. No, ten miecz mi się podoba. Jest fajny. Dobra, rozumiem, że ta strzałka to wracamy. W jakimś celu. Poczekajcie, jestem ciekawy, czy w tych znowu będą jakieś... No, warto. Tutaj się znowu... Za każdym razem się to jakby... Respią się te monety, można tak powiedzieć. Jakaś walka. A, czyli jeszcze można jakby kolesia załatwić dodatkowo braszem. Chodzi o... No, fajna kombinacyjna zabawa, myślę, że będzie. Na podsumowanie walki, rozumiem. No, myślę, że Świerku, jeżeli Mi Ninja ci się podobało, to tu będziesz się bawił na 100% dobrze. To jest niemal to samo, ten sam klimat. To jest bardzo podobne, bardzo podobne. Bardzo podobny gameplayowo, bardzo fajnie siedzi razem. Nawet praca kamery i pokazanie świata. Myślę, że dużo więcej, to chyba to, co widzisz, to już ci naprawdę mówi dużo. Siedzi bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie siedzi. No i wiadomo, warto wracać po tą kapustę. Ona pewnie się przyda.
Prędzej niż później. Mam takie wrażenie. No, następny fight. No to teraz zrobimy, da się zrobić podwójne cięcie. Chodzi o. Da się zrobić. Dwa w jednym. Znowu zbieram jakieś takie kurcze bajery. Ściągaj się, jakoś ściągaj. Myślę, że będziesz szybawy jak złoto. Tu jest sporo mini ninja zmiało z tego. I widać, że wzorowało się bardzo mocno na tej grze, więc to jest zdecydowanie gra dla ludzi, którzy jak dobrze bawili się w Mini Ninjas, to tu będą się bawić tak samo dobrze, a myślę, że nawet lepiej. Ze względu na przede wszystkim jej długość. To jest na pewno duża mocna strona. Mocna strona tej gry to będzie. Chociaż Mini Ninjas też było długie i fabularnie też bardzo fajnie się działo, więc też było bardzo fajne, bardzo spoko, bardzo. No płyniemy. Kurczę, takich gier brakuje. Szkoda, że takich gier się nie robi więcej. To jest słabe, kurczę, że takich gier się nie robi dużo. Robi się tony różnych strzelanek, różnych przygodówek, różnych innych popierdółek, a takie świetne mechaniki, takie świetne rozwiązania się gdzieś po prostu zostawia. Ja nie wierzę w to, że gry tego typu nie znajdują odbiorców, albo znajdują ich na tyle niewielką jakby grupą są ludzie typu jak ja, jak ty, Świerku, i myślę, że tutaj ci pozostali, którzy też oglądają z nami tego streama, że to jest, aż nie wierzę w to, że jesteśmy tak bardzo małą grupą, która potrzebuje takich gier. Myślę, że takich grup jest. Ta grupa jest spora. Ta grupa jest spora i ja myślę, że deweloperzy też idą trochę na łatwiznę. Nie mają jakby pomysłu na tworzenie fajnych światów, fajnych jakby uniwersów i jakby nie wiedzą za bardzo, jak się osadzić. Mają sprawdzone mechanizmy, sprzedają się. Sprawdzona papka dla mas i jadą z tematem, utrzepią kasiorę i to tak jest, no takie czasy. Znak czasu, jak to mówią. Znak czasu. No wiesz co, Hubo, ja tak bym chciał, żeby się zmieniło. Ja słyszałem różne rzeczy na temat tego, że mają się otworzyć na światy produktów indyczych, co mnie bardzo cieszy, bo ja jestem ogromnym fanem tych rzeczy. Co my tu mamy zrobić? Dobra, tu jest mapka. Nice, ścięte. Więc mi się to bardzo podoba, że oni się otwierają troszeczkę na takie produkcje małe, że będzie przede wszystkim łatwiej małym studiom deweloperskim. Może nawet za dużo czasami powiedziane, bo czasami to robią 2-3 osoby, stoją za jakimś produktem i za jakąś marką, za jakąś świetnym tytułem. Przykład chociażby Adriana Chmielarza, gdzie pracuje tam garstka ludzi nad czymś, co na 100% będzie wyjątkowe i ja wierzę w to, że Adrian Chmielarz wie, co robi, i to jest też przykład człowieka, który też dużo zrobił i niekoniecznie nastawia się na tytuły z najwyższej półki, które muszą mieć budżety rzędu, nie wiem, 200 milionów dolarów, tak jak Bioshock Infinite, tak? Taki był budżet dla Bioshocka, no. To są ogromne pieniądze i teraz wyobraźcie sobie z drugiej strony, jakie to jest ogromne ryzyko dla dewelopera, dla twórcy, dla wydawcy, jak żeby wpakować tyle pieniędzy w markę i nie masz pewności nigdy, że ta marka się sprzeda dobrze, że się zwróci przede wszystkim, że coś z tego będzie, jak to odbierze świat, jak to odbiorą gracze, no bo to oni jakby są tutaj, są jakby decydentami
No dobra, chyba musimy tam grać na górę, co? Trochę malowania pewnie nam zostanie. Także ja się cieszę, że tak się ten trochę świat o konsoli otworzy się na takie produkty. Dobra, mamy tu jakiś sklep, czy nie? Dobra, jakaś rozmowa z jakimiś mieszkańcami wiochy. Zobaczmy tutaj, może w prawo pójdźmy sobie, co tu jest. Na dół. O matko, tu będzie typowo po japońsku. Gadanie, pewnie questy. No, jakiś domek. Dobra. No dobra, dobra. No nie ma specjalnie loadingów długich, więc można po prostu sobie szperać gdzie się chce. No nie, 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 to nie. No nic, nie pozostaje nam nic innego jak sobie pogadać z tymi ludźmi. O kurczę. Co zaryczał? No tu pewnie się dowiemy, dlaczego tak się boją i czego tak się boją i w ogóle. I jak im pomóc przede wszystkim, to jest podstawa. No nic. Dzida na górę. No tak, mnie też to trochę jakby w Bioshocku przeraziło od samego początku. Ta taka, no, mocna brutalność. Tutaj się tego nie da jakby ukryć. Gra jest od samego początku dość brutalna i... No i dlatego to PG-18 nie jest przypadkowe. Bo gra sama w sobie nie jest trudna. No bo tak jak powiedziałem, ja calaka zrobiłem w ciągu 5 dni. Więc nawet przejście gry na w tym trybie 1990 mode nie było dla mnie czymś trudnym po prostu. Gra była wtedy owszem wymagająca, ale to dobrze, że gra ode mnie wymagała pewnego jakby starania się. To nie było takie głupie chodzenie, strzelanie. Tyle, że no było to przyjemne, bo gra wymagała. Tak fajnie wymagała. To nie było takie, że musiałem strasznie czaić tam gdzieś nad czymś się pocić. Wystarczyło dobrze przemyśleć, pokombinować, zastosować odpowiednią kombinację tych wigorów, które są jakby odpowiednikami plazmidów z części drugiej czy tam pierwszej. I dało się to wszystko ogarnąć, tylko trzeba było tą walkę dobrze zaplanować i przygotować się do niej trochę. Kurne, przeczytałem wszystko i nawet nie wiem teraz, co mam tu zrobić. Dobra, co ja mam tu zrobić, bo przez to przeklikałem to wszystko i... Widzicie za pierwszym razem. Kurde, jestem mistrz, kurde, nawet nie wiem, co tu miałem zrobić. Dobra, dobra. To się nazywa, kurde, fart. Fart żółtodzioba. Totalny fart. No tutaj trzeba trochę czytać, żeby wiedzieć, co robić. Niestety, to takie jest, że... No. Jakiś master. No ja wiem, że to takie może być. No ale sam wiesz, no ten główny bohater to on nie jest taki święty, więc to jest też człowiek, który ma w jakiś sposób tam trochę za pazurami, więc jakby ta postać, wydaje mi się, że to... Nie jest specjalnie przegięte mocno. Niespecjalnie mnie to drażniło, że on jest taki brutalny. I że
jakby tak postępuje. No taki jest charakter i jakby taką postać się wcielamy i niespecjalnie mi to przeszkadzało, wiesz, Świerk, także powiem ci, że kurde, znowu nie poczytałem, że to będzie jakiś fight. Pan pomarańcza. Kurde, w ogóle nazwy są grube. Pan pomarańcza. No są jakieś mutanty do pokonania popromienne. Ej. No, czeka nas niezły fight. No, ale myślę, że posłużymy się pędzlem i potniemy na plasterki. A ten grzybek jest niezły. Konkret. No. Zrobimy rachum ciachum. Chudzio. O, nie udało się. Jest. O, nas padało gratów. Trochę. No ale tutaj nie ma chyba, nie zdobywamy jakiegoś expa z tego co widzę, co? Dostajemy masę różnych gratów, ale tu nie ma. Bo w Mini Ninjas był tak, że zbierało się expa. To kółeczko się wypełniało do całej i tam się zdobywało jakby kolejny level. Tu pewnie będzie jakiś inaczej to zorganizowane i dobra. Co my tu mamy? Mamy jakieś nasionka. Będziemy prażyć nasionka. Jakieś kurcze w ogóle. Mega. Dobra, zaraz sprawdzimy sobie, co my tam mamy i w ogóle co możemy z tym zrobić. Czekajcie, bo tutaj coś jeszcze było do zebrania, czy... O właśnie. Tu sobie pójdziemy dalej, czy nie? A, można tutaj karmić te ptaszki. No niestety nie pokarmię, bo wszystkie przestraszyłem, więc nie ma możliwości. Czekajcie. Zobaczmy, co tu mamy. Equipment. Jakiś power. Dobra. Tutaj mamy jakby rozwinięcia tego pędzla. Okej, tutaj mamy różne jakby pociągnięcia pędzla, różne techniki. No trzeba z tym się będzie mierzyć. O kurde, trochę tego jest. Dobra. Okej, tu mamy jakiegoś loga, więc tu będzie można poczytać pewnie różne rzeczy związane. Travel guide. No jakieś takie poradniki, jak sobie bestiariusz cały, czyli będziemy mogli tutaj poczytać sobie jakieś impy zielone.
z kim mieliśmy do czynienia, no tu jakieś kolejne. No i mapa cała, więc... Kurczę, spory kawał terenu będzie na 100%. Dobra. Tools. Aha, to są graty. No nic. Grzejemy na dół. Chyba nie zdążyłem. Nie. I poza nadane. Nie, jeszcze tutaj został koleś. No to ten cały pan pomarańcza. Dobra, idziemy. Nie wiem, te ptaszki tutaj się pojawiają. No, mogę go nakarmić, proszę. Ciekawe, czy coś dzięki temu będę miał. Czy to takie dla spokojności tylko. No, chyba nam wystarczy taki zen. A, no coś za to dostaliśmy, to nie tak. To nie tak nic za darmo. Kurczę, podoba mi się. Jestem ciekawy, czy będę faktycznie, czy nie będzie tak, że wpadnie ta gra w jakiś taki monotonny tryb i jednak mimo, że teraz gra mi się bardzo fajnie i podoba mi się to czy będę chciał, czy będę miał siłę na to, żeby... A, tu mogę trochę podgryzać trochę. Czy będę miał siłę jakby pograć tyle. Dobra. Czekajcie, tutaj kogoś mamy jeszcze. Hayabusa. No ma tak właśnie mi się wydaje, że pogram trochę i nie wiem, czy nie będę się jakoś, nie wiem, nie będę się nudził w tej grze, bo sam jestem ciekawy, jak to się będzie jakby się ciągnęło, czy to się nie będzie jakoś wlekło jakoś tak, jakby nie będzie się ciągnęło jakieś flaki z olejem, czy będę miał po prostu siłę na to, żeby spędzić w tej grze 40 godzin, ale nie wiem, znając mnie, to pewnie przemielę to na amen. Fajnie było, gdyby po prostu ta gra faktycznie nie znudziła się nie jakimś takim... poprzez jakąś taką monotonię. Laska z drewnem na głowie, no nieźle. Nie wiem, co ona miała jakieś... co ona ma na tej głowie, jakieś takie dziwne jakieś paliki. Kołki. Dobra, mogę pogryźć wszystkich, to jest też fajny bajer, mogę ich wszystkich kąsać. No póki co jest wszystko fajnie, naprawdę jest ok, ale zastanawiam właśnie się, jak to będzie wyglądało za godzin, nie wiem, 20, tak? Albo godzin, nie wiem, 10.
A może się okaże, że to 40 godzin to strzeli tak po prostu jak z bicia strzelił i nawet i będę miał jakiś niedosyt może jeszcze, może tak też się okazać. Czekajcie, tam ktoś... Ktoś tu pierze, czy co? O, ktoś tu pierze. A, ta. Pani. Pani Orange. Dobra. Możemy ją dziabnąć? Możemy. Tu mamy jeszcze jakiś most. Co to? A, tu mamy save'a. No to zróbmy takiego save'a. W razie W. Tak, ja z Little Big Planet też miałem ten problem. Że nie udało mi się jakby... Znaczy, skończyłem obie części. Ale męczyłem się. Już końcówki były takie, że... Niby lokalizacje, niby te plansze były... Takie zupełnie różne od siebie, różniły się, ale też ta gra miała taki problem, że dopadał mi w niej kryzys. Musiałem sobie robić od niej przerwy. Ale tutaj chyba tak nie będzie. Za dużo smaku mini ninja z nim w niej wyczuwam, więc... Może być tak, że nie odbije się za szybko od tej gry. Może tak być. Ale jak będzie, to się przekonam. Dobra, tutaj coś jest. Tutaj chyba nic nie zrobię. Czekajcie, a tutaj coś z tym mieczem jest na halo? Nie. Jestem ciekawy, czy tutaj jest jakaś informacja odnośnie tego. Nie, tutaj nie. Jak wygląda nasz quest? Tutaj jest jakiś poziom. Widzę, jest tutaj się wypełnia to. Animal Town. Okej. Cokolwiek to jest. No, pewnie będę musiał wszystkich przetrzaskać, prze... Bo jakby nie mam jeszcze informacji, co dalej zrobić, no. Tam chyba byłem. Okej, to możemy jakieś jeszcze wykopywać dziury. Okej, dostałem, kurczę. Czekajcie, mogę wykopać te warzywa. Super, kurczę. No i mam przegwizdane tutaj baby.
Dobra, nie będę kusił losu. Ale wciąż nie wiem, co mam jakby zrobić jeszcze. Dobra, wydaje mi się, że coś jest do zrobienia w tej budzie tutaj. Ewentualnie pójdę jeszcze do góry. Tu mamy coś jeszcze. No, jakieś przepychanie skały. Gość się męczy mocno. Jakiś lepsiejszy z tego, co widzę. Poczekajcie, sobie coś zobaczę jeszcze. No takie są, kolory są takie, wiesz co, takie, nie wiem. Kurczę, jakiś niezły fight. No trochę pozbierałem tutaj gratów. No te walki nie są jakieś specjalnie trudne. No takie nie wiadomo, czy to takie pastelowe, trochę zgniłe, takie, takie jakieś dziwne. Dobra, wydaje mi się, że nie wiem, czy tam teraz to mocno level podbiło, ale tam jest coś takiego jak level, więc zaraz. No idzie, jest 54, więc to. O, to można spożytkować. A, mogę sobie za to, co zbieram, mogę sobie jakby tutaj rozbudować. No, spoko. Można wybrać sobie, czy chcemy pieniądze, czy chcemy... No, rozumiem, że będziemy mogli dzięki temu przejść tutaj. Ale jak się na to patrzy, to jest takie fajne. To wszystko jest, to trzyma, jest spójne. Ta kolorystyka, więc to nie przeszkadza w żaden sposób. Absolutnie nie przeszkadza. Dobra, tego gościa pewnie ogarniemy za chwilę. Dobra, lećmy tutaj. Zobaczymy, co jest do zrobienia w tej budzie. No tak mi się wydawało, że ten miecz, ale... No tak nie do końca.
Chyba, że wiecie, może ja używam złego pędzla, bo może tak też być. Nie wiem, czy to ma znaczenie. No nie, bo to jest jakby tutaj power slash, cięcie. Tu mamy sunrise. No, czyli raczej... Chyba, że musimy przeciąć ten garnek. Wszystko jasne? O, już. No jakoś się dogrzebaliśmy. Bo te pędzle mają jakby różne właściwości. To jest... Trzeba będzie to jakoś w jakiś sposób... No dobra, i koleś sobie śpi. No dobra. Chyba gość wstał. No a teraz powiemy kto skąd jest i dlaczego. Wielki wojownik Suzano. No, gość nas po prostu spławił, po prostu najnormalniej w świecie. Myślę, że będzie zaraz ciepło. Zaczęliśmy się obrażać i... No i jedziemy. Na to wygląda. Dobra. Wieziemy typa. Grzybek się zagotował i to tak grubo. Dobra, rozumiem, że jedziemy chyba tu. No, nie jestem pewien. Ale chyba tak. No, będzie jazda jakaś, coś czuję. No gość jest skromny. No zobaczymy. Czy ten cwaniak coś faktycznie zrobi? My nie możemy nic z tym pędzlem, rozumiem, zrobić, więc... I znowu szukanie, gdzie tu pójść i co tu zrobić, tak? Czekajcie, o co tutaj chodzi? No, ten po prostu ma w kiju to wszystko. No to fajnie. Widzicie, tutaj nie wiem, będzie można skorzystać z któregoś z tych pędzelków. I na przykład namalować sobie dróżkę.
Bo po prawej stronie mamy jakby kubełek. No nie, to tak się nie da. Hu, hu, hu. Panie kochany. Dobra, no. One są chyba po prostu dostępne w tej chwili i to nie jest tak, że... No niestety chyba tak to nie wygląda. Czy mogę się tam dostać w jakiś normalny sposób? A co z tym? Oho, to się nie da tak. Gość chce jakąś jiu-jitsu. To co była gadka, no to chyba tutaj było z tą dziewczyną odnośnie Sakę. Czekajcie, tu jest jakieś jeszcze. No ale to nie będziemy sobie zwracać tym głowy. Tam